Cały czas procent ludzi praktykujących nieświadomie heretycką, posoborową wiarę w Polsce jest większy niż na Zachodzie ludzi chodzących do kościoła. I ci ludzie są ogłupiali z tego tytułu, że wielki dobrodziej, w cudzysłowie, największy, już nie największy z Polaków, tylko największy prymas polski, prymas tysiąclecia Wyszyński, będąc tchórzliwym polskim kapłanem, bo się oparł presji komunistów, presji jednej i drugiej, natomiast nie oparł się presji heretyków z Watykanu. I wprowadzał zmiany posoborowe wolno, ale wprowadzał. W związku z czym w Polsce się nikt nie zorientował, że sobór był rewolucją i że te zmiany, które na Zachodzie nastąpiły na sposób nagły, czyli rewolucyjny, u nas postępują powoli. Jaka jest różnica, czy pan żabę wrzucić do ogniska i się spali od razu, czy wrzuci pan na pięki, a dopiero później podpali ognisko? I tak się żaba spali. Czyli największy dobrodziej Polski, w cudzysłowie, prymas tysiąclecia, uwiarygodnił nam posoborowie. Jako ten, który wprowadzał zmiany posoborowe, aprobował je, bo się im nie sprzeciwił, przynajmniej żadnego odzewu do polskiego narodu nie mamy. Brońcie się przed posoborowiem, mimo że przystępował, jego podpis jest pod petycją, że Sobór Watykański miał potępić komunizm, no ale później wrócił do Polski i nic przeciwko Pawłowi VI nie mówił, że Polska została zdradzona przez Watykan, że się Paweł VI i wcześniejsi dogadali z KGB, że za cenę uczestnictwa patriarchów, tam przedstawicieli Kościoła Prawosławnego na Soborze, komunizm nie może być potępiony. A te rzeczy musiał wiedzieć, bo on już wtedy, dzisiaj od Lefebvre'a wiemy, już wtedy były wiadome. Oczywiście bał się, jeśli to ja to zrobię, to komuniści co zrobią z Kościołem. Ale prawda, szanowny panie, jest prawdą. I czas na mówienie prawdy jest zawsze. Na Zachodzie nie mają, z tego co czytam, i w Anglii, i większe ludzie zrozumienie dla mszy trydenckiej, bo mieli szybciej, 5 wieków temu, większe spustoszenie z tytułu protestantyzmu. W związku z czym widzieli od razu, na pniu, że to, co się dzieje, sobór, to jest tylko rewolucja Lutra o 400 lat przesunięta w czasie. No to co z tego, że 400 lat, jak no, mszę nam dają tą samą, którą Luther chciał sprawować, potem Cranmer Family. I oni zareagowali na sposób, że ich w kościele nie ma. Że po prostu ludzi, no, 100 tysięcy na Zachodzie księży odeszło z kapłaństwa, jako owoc Soboru Watykańskiego II. Co pan wyobrazi, firmę, z którego 100 tysięcy pracowników odchodzi. Chociażby to był wielki jakiś tam koncert. A w Polsce mimo wszystko to odejście od Kościoła się tak nie stało, ale ma pan ogłupiałych ludzi, którzy dzisiaj chodzą na posoborową mszę, myślą, że ich wiara to jest wiarą ich babci, że ona będzie przekazywana do przodu, a to jest po prostu utopia, nic takiego nie ma. Mają zupełnie inną wiarę niż nasze babcie. Prosty przykład panu dam. Pana babcia by na rękę Komunię Świętą przyjęła? Byłaby szafa, ale przyjęła, a rozdawałaby komunię? Bo jej ksiądz każe, Kowalska, tam idźcie rozdawać komunię świętą, bo mi się dzisiaj nie chce. Albo ja będę rozdawał ciało pańskie, a wy tu stańcie z kielichem, krew pańską będziecie rozdawać. Wyobrażam sobie swoją babcię? Moja babcia umarła. Bo ludzie wierzyli. By pomyślała, że ksiądz jest diabłem. A na Zachodzie jest to normalna praktyka. Byłem na misjach, my tu myślimy, że w Rzymie mamy pobożnych generałów i tak dalej, to są wszystko przebierańcy. Przyjedzie generał do takiego jak tutaj pokoiku, odprawiamy mszę, odprawiana jest msza, celebra. Księża spożyli komunię świętą, no tak jak należy, czyli każdy se wziął. Ale dalej w pokoiku siedzą siostry, bracia i zaproszeni goście, świeccy.
I generał też przyjął jako kapłan komunię świętą. A po czym każdy z tych uczestników, czyli siostra zakonna, brat zakonny i cywile przychodzą i do ołtarza i sobie biorą ciało pańskie i krew. Jakby pan im chciał rozdać komunię świętą, to pana nazwą, że jest pan, że pan jest klerykałem albo z Polski przyjechał. Więc mój generał z Rzymu to samo jako kapłan. Usiądzie i będzie siedział. Nie da im komunii, a przyjedzie do Polski i będzie przed kleryczkami zgrywał, jaki to on jest ksiądz bosko. Dziad. Bezbożny dziad, jak diabeł. Nie daje tego, co jest zobowiązany jako kapłan dawać duszom. A do Polski przyjedzie, bo jeszcze z Polski potrzebują kleryków, a kleryczki będą na niego patrzeć, bo on taki tatuś wszystkich przytuli, chłopca przytuli. A w Polsce mimo wszystko jeszcze procentowo zachowuje się część ludzi, która gdyby im przekazać tą wiadomość, że jest zła msza, jak to do nich dojdzie, to śmiem twierdzić, że zaczną chodzić na właściwą mszę. Jak zaczną chodzić na właściwą mszę, to Pan Bóg jest miłosierny, jest wszechmogący, no i tak jak Pan jako rolnik rzuci ziarnko. Dopóki się nie podleje, nie urośnie. I nie trzeba rzucać innego ziarnka, jak to, co się rzuciło, jest dobre. Tylko trzeba, żeby było słońce i woda i zacznie rósć. No to wydaje mi się, że Polska jest na takim etapie, że musi urósć. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że w ramach 1000 lat Chrztu Polski zafundowano nam zmianę religii przez zmianę liturgii. I zrobili to właśnie ci dygnitarze kościelni. Wojtyła, Wyszyński. Oczywiście wszystko szło z Rzymu, ale oni się tam nie sprzeciwili. Czyli faktycznie wyznawali posoborową wiarę. I nie mamy prawa ich dzisiaj mieć jako mężów Kościoła. To jest dla nas ogromny ból. Bo mimo wszystko, jeśli kapłan obronił wiele rzeczy, a nie obronił najważniejszej mszy, to jest zdrajcą. Tak jak pan dom miał jako mężczyzna i obroniłby pan, że przyszedł złodziej i obronił pan, że obrazów nie zabrał, czegoś tam innych sprzętów w kuchni, ale pan żonę zabrał jako swoją. To co, pan jest mężczyzna, czy nie? Księża zdradzili Chrystusa, bo zdradzili mszę. W Polsce hierarchia cała. Co najwyżej mogą być jakieś usprawiedliwiające, jeżeli zostaną opublikowane dzienniki i się okaże na przykład, że jakiś się z tym męczył, że tego nie chciał. A jak się okaże, że od nas szły pierwsze sygnały, jak czytałem ostatnio, znaczy tam kiedyś, że z Polski podsyłali jakiś zespół taki, który już jakąś mszę rokową zrobił. W 70-tych latach w Polsce, u nas ją wypróbowali, to do Niemiec wysłali, żeby tam tournée robili. Bo w Polsce biskup Wyszyński już oklaskał, że to jest nowa ewangelizacja. Także, że na ten moment prawdziwym jest stwierdzenie, katolicyzm w Polsce się nie przyjął. Skoro po 1000 latach zdradziliśmy historię Polski, odrzuciliśmy mszę, która Polskę ukształtowała i za nim nawet nie tęsknimy. I za jedną cenę, bo mamy Jana Pawła. No, dziękuję serdecznie. Wiara katolicka jest czymś większym niż jedna osoba, choćby to był na urzędzie papieża. Wiara katolicka jest jedyną, która znosi wszystkich bałwanów. Która nie pozwala papieża traktować jak bałwana. A my tak uczyniliśmy. To my uczyliśmy z Jana Pawła bałwana. Sam nam nie mówił, że macie mnie tak czcić jak że jestem Bogiem, tak? No ale tak faktycznie go mieliśmy. Skoro dzisiaj ludzie widzą, że głosił herezję i nie są go w stanie nazywać heretykiem. A kiedy on wprowadził tą zmianę mszy? Znaczy Jan Paweł nie wprowadzał, ale, bo jest papieżem 78 roku, ale rzecz jest, że to jest cały czas jeszcze dziesięciolecie od 69, kiedy nową mszę wprowadzono w Polsce, później wchodziła, gdzie ludzie jeszcze, znaczy już do nowej przylgnęli, od razu przylgnęli, ale jeszcze nie było
doktrynalnie rozstrzygnięte, ludzie traktowali, bo tak im to zostało powiedziane, wiernie, że to jest to samo, tylko inaczej. No to tak jak pan na roli pracuje, to pan wie, jakie ziarno pan sieje. Pan wie, gdzie kupił, co to jest. Nie wiem, jak to tam, czy to GMO ma, czy nie ma. Jak mąkę pan komuś sprzedaje. No to ktoś ma dobra mąka, a dobra mąka. Ale jest pytanie skąd, tak? Z jakiego ziarna, gdzie urosło, kto zmienił. To od strony doktryny są zobowiązani znać kapłani. Wojtyła miał obowiązek przyczynać, dać krytyczną analizę nowej mszy. Jako filozof miał obowiązek bronić prawdy, więc wiedział, co sprawuje. Nowej mszy, choćbym ją nie wiem jak pobożnie sprawował, to tak jak z kochanką się nie da usprawiedliwić, że, bo to nie jest akt małżeński, mimo że przyjemność z tego mogę mieć, że z nią współżyję, to nowej mszy się nie da usprawiedliwić, że ją pobożnie sprawuje. Jak aktorzyna zwrócony do ludzi. Także nam Polakom uwiarygodnił nową mszę. Bo gdyby jako papież Polakom powiedział, że w Kościół wprowadzono złą mszę, to gdybyśmy za tym poszli, a nam tego nie powiedział, no ale w 53 roku już sprawował mszę na stole, nie potrzebował już ołtarza. Pod turbaczem jest kamień i to go chwali za to, że tam po raz pierwszy wujek odprawił mszę na stole. Modernista. A herezja uważania Żydów za starszych braci w wierze. Herezja ekumenizmu fałszywego, spotkania w Asyżu. Herezja szacunku do innych pogańskich religii, kultów. Herezja mówienia, że muzułmanie i katolicy wierzą w tego samego Boga. Amen.